Zaskakujący koniec dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Wtedy odszedł od niej anioł. Wydaje się, jakby Maryja została sama. Ten, który był posłańcem z nieba, posłany od Boga, po prostu odszedł. Anioł odszedł od Maryi, ale pozostał Duch Święty. Anioł odszedł wtedy od Maryi, ale pozostał Syn Boży. I oto Stary Testament, ten wołający niebiosa, spuśćcie rosę z góry, zamienił się przez jedno słowo. Fiat. Niech mi się stanie. Zamienił się w testament nowy, który już nie woła, aby mógł Bóg być Bogiem z nami, tylko zanosi wielkie dziękczynienie za to, że Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami i oglądaliśmy Jego chwałę. Doda jeszcze apostoł, nasze oczy widziały i nasze ręce dotykały i słyszeliśmy, oglądaliśmy wielkie dzieła Bożej mocy. Jakże więc dobrze się stało, że dzisiejsza uroczystość zwiastowania Pańskiego łączy się z naszym dziękczynieniem za wielki dar dla Kościoła, którym był i dalej jest święty Jan Paweł II. Owszem, przecież odszedł spośród nas do domu Ojca, ale już wtedy, w 2005 roku, w homilii pogrzebowej, kardynał Ratzinger, mówiąc o smutku, serce pełne smutku, od razu dodał w tym samym zdaniu, serce pełne także i radosnej nadziei, i głębokiej wdzięczności. Dary Boże tu na ziemi przeżywamy w czasie. Przez nas oglądane, nawet największe, dzieła Bożej mocy mają swój początek, rozkwit. I tu na ziemi dobiega kres życia każdego człowieka, ale serce dalej, pełne wdzięczności i pełne radosnej nadziei, że zasiane ziarno, ziarno słowa, ziarno świadectwa wydaje plon. Może się wydawać w niektórych okresach czasu, że plon za wolno wschodzi, że ziarno jeszcze nie całkiem taki plon wydało, jakiego się należało spodziewać, i 30-krotny, i 60-krotny, i 100-krotny. Ale to, co zasiał w swoim nauczaniu, w swoich encyklikach, adhortacjach, homiliach, w swoich spotkaniach, w swoich spojrzeniach i uśmiechach, święty Jan Paweł II pozostało. Rozstanie, tamto z 2005 roku, na pewno zostawiło serca pełne smutku. Tamto rozstanie jednak równocześnie stało się czasem modlitwy, aby przemieniało się to, co smutne, w radosną nadzieję i w głęboką wdzięczność. Okoliczności ostatnich dni, tygodni w Polsce zachęciły nas wszystkich, aby przypomnieć sobie, jak wielkim darem Jan Paweł II był, jest i będzie. Okoliczności medialne zachęciły nas wszystkich, by wzbudzić w naszych sercach wdzięczność i tę wdzięczność okazywać. Okazuje ją w tych dniach Kościół w Polsce, na Dolnym Śląsku też podjęliśmy akcję pod nazwą Dolny Śląsk ze świętym Janem Pawłem II. Nie może zabraknąć wśród tych, którzy wdzięczną modlitwę zanoszą do Boga. Nie może zabraknąć i diecezji legnickiej. Czynimy to dziś, ale przecież takich okazji do wdzięczności już trochę było. Z jaką wdzięcznością
nadstawiałem ucha na to, że w jednym, w drugim, w trzecim miejscu jakieś spotkanie i jakaś konferencja, i jakaś modlitwa, z jaką wdzięcznością dowiaduję się, że i droga krzyżowa i w jednym miejscu, i w drugim, i najróżniejsze inne pobożne i wdzięczne przedsięwzięcia, to wszystko składa się na jeden gest serca. Gest radosnej nadziei i głębokiej wdzięczności. Plon z ziaren zasianych przez świętego Jana Pawła II. Byliśmy świadkami skuteczności jego słowa tuż przed mszą świętą, kiedy odśpiewaliśmy modlitwę Anioł Pański. Tak, ci, którzy są nieco starsi, przypominają sobie rok 1979, przypominają sobie, jak wtedy, u początku swojej posługi, Jan Paweł II zachęcał. Zachęcał, módlcie się tą modlitwą, odmawiajcie Anioł Pański, odmawiajcie w łączności z papieżem. Wołał wtedy święty papież, ta modlitwa niech będzie odmawiana, musi kierować naszym postępowaniem. Nie tylko ustami i nie tylko powtarzanie słów, ale równocześnie postępowanie w taki sposób, który podtrzymywałby naszą ludzką i chrześcijańską godność. Zakończył wtedy, w pierwszych miesiącach swojego pontyfikatu, niech na ziemi polskiej trwa nadal Anioł Pański w łączności z papieżem i niech wydaje owoce w całym polskim życiu. Nawet więc ten gest południowej modlitwy Anioł Pański tutaj w katedrze i gest tej modlitwy w tylu innych miejscach, środowiskach, domach, w sercach wierzących osób, to już jakiś ważny plon. To już jeden z tych owoców, o których prorokował w 79 roku Jan Paweł II. Niech trwa ta modlitwa i niech plon przynosi. Dynamika działania Bożego. Dynamika Bożej mocy, która przewyższa nasze oczekiwania, naszą wyobraźnię i nasze plany. Tę dynamikę, którą odkryliśmy w misji Jana Pawła II, nikt przecież nie mógł się nawet spodziewać w najśmielszych oczekiwaniach, że coś takiego przydarzy się narodowi polskiemu, że coś takiego przydarzy się polskiemu Kościołowi. Ale uczymy się z Ewangelii, że Pan Bóg tak właśnie działa. Uczymy się z Pisma Świętego, że taka właśnie jest dynamika wkraczania Boga w historię świata. A najlepiej widać to w tych czytaniach, które dzisiaj obwieszczono nam jako dobrą nowinę. Zaczęło się przecież od księgi proroka Izajasza, tam gdzie Achaz odpowiedział, nie będę prosić, nie będę wystawiać Pana na próbę. Moja wyobraźnia, taka kryje chyba się za tym intencja, jest za mała. Moje oczekiwania i moje projekty i moje plany są zbyt skromne. Dlatego ja nie będę prosić. Bóg sam niech działa. I rzekł prorok pański w imieniu Bożym, słuchajcie więc, Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel, albowiem Bóg z nami. I wtedy uświadamiamy sobie, jak słusznie postąpił Achaz, odkładając swoje projekty, swoje plany, swoją wyobraźnię na bok, a zostawiając miejsce Panu Bogu. Niech działa Bóg, niech On wkracza w historię zgodnie ze swoim planem i ze swoim Bożym, ojcowskim charakterem. Przecież ani Achaz, ani nikt inny, ani największy nawet prorok i patriarcha nie mogliby przypuszczać, że Bóg w taki sposób,
wkroczy w dzieje ludzkości. Pewnie mogli spodziewać się, że Pan Bóg będzie w jakiejś bitwie ich wspomagać, albo w jakiejś nędzy i biedzie, albo chorobie, albo w różnorodnych nieszczęściach, albo że przyniesie powodzenie, ale żeby Słowo stało się ciałem, żeby Bóg zamieszkał między nami i żeby z tego powodu nosił imię Emmanuel, bo odwieczny z ludźmi zamieszkał. Żadna ludzka wyobraźnia i żadne ludzkie przypuszczenia czegoś takiego odkryć nie mogły. Słuchajcie więc, domu Dawidowy, Pan sam da wam znak według swojego wyboru. To znaczą słowa z Ewangelii, które tak często powtarzamy w modlitwie. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Uczymy się dzisiaj też drugiej prawdy. Zabrzmiała najgłośniej wtedy przy zwiastowaniu, ale powtarza się na swój sposób w historii Kościoła, także w wielkiej przygodzie naszego narodu i naszej chrześcijańskiej wspólnoty z Janem Pawłem II. Pan Bóg składa obietnice przekraczające naszą wyobraźnię. Pan Bóg obwieszcza swój plan, większy od planów ludzkich, ale czeka na odpowiedź. Pan Bóg po to stworzył i świat, i człowieka, żeby dać miejsce wolności, miejsce wyboru. Anioł Pański zwiastował i czekał. I tak jak Najświętsza Maryja Panna, niech mi się stanie według Twego słowa, jestem gotowa. Tak, Jan Paweł II, Ratzinger, kardynał Ratzinger w homilii pogrzebowej kilkakrotnie powtórzył słowa wstańcie, chodźmy. To z jednej strony słowa z Ewangelii, z drugiej strony słowa z przedostatniej książki świętego papieża wstańcie, chodźmy. Całe chrześcijaństwo tu się mieści. Skoro usłyszeliśmy dobrą nowinę, usłyszeliśmy słowo, usłyszeliśmy wezwanie, to nie tylko po to, by o nim wiedzieć, nie tylko po to, by je zrozumieć, ale tak, żeby wstać i pójść. Wstańcie, chodźmy. Tak kardynał Ratzinger kontynuował, brzmi tytuł przedostatniej papieskiej książki. Wstańcie, chodźmy. Tymi słowami rozbudzał naszą znużoną wiarę. Wyrywał ze snu uczniów. Wczoraj i dzisiaj. Wstańcie, chodźmy. Mówi do nas także i dziś. Znużona wiara. W 2005 roku te słowa zabrzmiały i dalej są aktualne. Wiara bywa znużona. Wiara bywa uśpiona. Wiara bywa w drzemce. Rozbudzał naszą znużoną wiarę i wyrywał ze snu uczniów. Wczoraj i dzisiaj. I liturgia słowa przypomniała nam, że Bóg zawsze tak działa, że kiedy Bóg Ojciec pyta, kto by nam poszedł, oto pada odpowiedź, jestem, oto idę, bo w księdze napisano, radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże. Widzimy więc, że zachęta Jana Pawła II sprzed lat, by odmawiać modlitwy Anioł Pański, też jest większa niż nasza wyobraźnia. Bo choć sama w sobie ta modlitwa już jest wielką wartością i ważnym drogowskazem, to przecież jest wskazaniem na Ewangelię, na Pismo Święte, na Biblię, wskazaniem na to, co o Maryi napisano w Piśmie Świętym i wskazaniem na tę scenę, gdzie jak na dłoni widać sposób działania Bożego, że Pan Bóg i wtedy, u początku chrześcijaństwa, u początku historii zbawienia, odkupienia, przyszedł z planem przekraczającym ludzką wyobraźnię. W tej papieskiej zachęcie odmawiajcie modlitwę Anioł Pański. Kryje się
subtelne, delikatne przypomnienie, czekajcie na Boże interwencje. A jeśli nie wiecie, jak miałyby wyglądać i czegoż takiego w detalach mamy się spodziewać, to jak Achaz. O szczegóły nie będę prosić i detali nie będę dyktować. Pan Bóg sam niech da znak. A my bądźmy gotowi, bo odpowiedź, oto ja, służebnica, osoba gotowa, niech mi się stanie. Według słowa Twego, a nie według moich projektów. Ta odpowiedź też przypomina nam się w modlitwie Anioł Pański. I wtedy, gdy wydaje się nam, że Pan Bóg nas opuszcza, że za mało Jego obecności, że za mało Jego działania, to trochę tak jak przy końcu ewangelicznej sceny. Odszedł od niej Anioł. Już nie było słychać głosu Bożego posłańca, już nie było z kim dialogować, pytając, jakże się to stanie. Już nie było od kogo bezpośrednich odpowiedzi usłyszeć. Odszedł od niej Anioł. Ale Duch Święty pozostał i Syn Boży też pozostał. I już nigdy swojego Kościoła nie opuści. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.